Dobry wieczór, 8 minut po 22 przed mikrofonem Tomasz Kosiorek. No i będę tutaj do północy. Będę razem z moimi gośćmi, a są to dzisiaj dwie edukatorki seksualne z grupy edukatorów seksualnych Ponton. Pani Paulina Wawrzyńczyk, dobry wieczór. I pani Anna Werenc, dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiali o edukacji seksualnej. Kończą się wakacje, myślę, że niektórzy pewne próby już przeprowadzili, niektórzy empirycznie sprawdzali coś, czego ich szkoła być może nie nauczyła, albo nie powiedziała im, że takie zachowanie może się skończyć takim skutkiem, a takie na pewno nic dobrego w twoim życiu nie wniesie, natomiast inne jest bezpieczne. No i niedługo zaczyna się nowy rok szkolny. Ciekaw jestem, czy to będzie jakiś może rewolucyjny rok. W końcu będziemy mieli edukację seksualną, taką na światowym poziomie, no chociażby na europejskim poziomie, taką edukację, ale nie rozumiem, dlaczego pani się śmieje. No bo niestety pana nadzieje są płonne. Jedyną taką zmianą, którą przewidujemy od 1 września jest to, że tak jak wcześniej trzeba było wyrazić zgodę na uczestnictwo w takich zajęciach, tak teraz przyjmuje się, że taka zgoda jest, więc trzeba, gdyby ktoś nie chciał uczestniczyć w zajęciach, trzeba to zgłosić dyrektorowi szkoły. To jest decyzja ucznia czy rodzica? To jest decyzja ucznia pełnoletniego albo w przypadku uczniów niepełnoletnich decyduje rodzic. Znaczy tej wielkiej jakościowej zmiany nie ma. No nie ma, niestety zbyt wiele się nie zmieniło, aczkolwiek jest to drobny kroczek naprzód. Może tak, że może Ministerstwo Edukacji zaczyna dostrzegać taką potrzebę zmiany w tych zajęciach, bo do tej pory było ich bardzo mało, były prowadzone, jak to wyszło w naszym raporcie niedawnym, były prowadzone najczęściej przez katechetki, albo przez katechetów, albo przez osoby zupełnie przypadkowe, nieprzygotowane do tego, które nie przekazywały wiedzy neutralnej światopoglądowo, tylko różnie nacechowaną. No ale właśnie z tym jest problem. Znaczy Ministerstwo Edukacji jakby na razie jeszcze nie zadbało o to, żeby te kadry były specjalnie do tego przygotowane. Raport powstawał wiosną, zakończenie i wyniki poznaliśmy w czerwcu. No, tak. Być może były wakacje dla urzędników ministerialnych, żeby się przegryźć przez to i zastanowić, co z tego raportu wynika. No, ale te wyniki są przerażające. Kiedy ja chodziłem do szkoły średniej i podstawowej, nie było ani wychowania do życia w rodzinie, ani wychowania seksualnego. Nie było takiego przedmiotu, który się tak nazywał. To były jakieś tam elementy na lekcjach biologii. Miałem wrażenie, że coś się zmieniło, ale być może nie monitoruje na stałe szkoły i z tym problem. No niestety nic się nie zmieniło, tak? Ja myślę, że zanim przejdziemy do raportu, ważne jest, żeby powiedzieć, że sama nazwa wychowanie do życia w rodzinie już jest pejoratywna, czy też po prostu wskazuje drogę, tak? Że nie mówi się o edukacji seksualnej neutralnej światopoglądowo, tylko właśnie przemyca się wartości. Na przykład, że to jest taki pierwszy punkt, zanim przejdziemy właśnie. Czyli życie seksualne jest tylko w rodzinie. Tylko najczęściej po ślubie, w pewnym okresie czasu. To jest niestety wychowanie właściwie katolickie. No, tam się według religii zakłada się, że seks dotyczy osób po ślubie. I to już jest jakby dla młodych ludzi jest to pewna. No tak, mogłoby to nie dziwić w szkołach katolickich. W końcu te nasze są państwowymi zazwyczaj. Znaczy, jeżeli ktoś wybiera taką drogę, prawda, i decyduje się świadomie podążyć za takim światopoglądem, to jest jego czy jej wybór, tak? Ale ważne jest w życiu, żeby dokonywać wyborów, żeby mieć taką przestrzeń do dokonywania wyborów. Czy ja pójdę tą drogą, czy pójdę inną? I to jest kluczem, a tutaj nie ma takiej przestrzeni, tak? Tak jak cytując raport, ktoś napisał nam, że rodzina bez ojca czy bez matki jest rodziną patologiczną. Czyli nie dość, że wychowanie do życia w rodzinie, to jeszcze czy w rodzinie jakiej, prawda?
No cóż, pozostaje nam się cieszyć, że może szkoła nie jest jedynym źródłem informacji, jedynym źródłem wzorców dla młodych ludzi, że oni gdzieś tam znajdują alternatywę poza szkołą, no ale w końcu ułożymy na tę szkołę wszyscy, więc dlaczego ona ma reprezentować tylko jeden sposób myślenia? Natomiast powiedzmy kilka słów o raporcie, w jaki sposób on powstał, bo to był dobrowolny udział w badaniu ankietowym. Sami zgłaszali się młodzi ludzie, którzy chcieli, żeby się coś zmieniło. To znaczy, to było tak, że przysłał nam 17-latek, opisał sytuację, jaka jest w jego szkole, czego doświadczył, i to było takim naszym impulsem do otworzenia kampanii, tak, do stworzenia raportu. Żeby dać ludziom przestrzeń do wypowiedzenia się właśnie na ten temat, kto prowadzi, jak prowadzi, czy jakie wartości, jakie informacje przekazywane są młodym ludziom, a czego tym ludziom brakuje. Odezwało się 637 młodych ludzi, tak dobrze pamiętam? Tak. No i wcale nie były to zdawkowe odpowiedzi z tego, co widzę w raporcie. Znaczy, to zależy. Odpowiedzi były bardzo różne. Niektórzy pisali naprawdę bardzo wyczerpująco, bardzo długie maile. Niektórzy tak jak najkrócej, tylko czy były, czy nie były te zajęcia, czy w ogóle się z tym zetknęli. Ale właśnie bardzo nam się podobało to, że też dużo osób pisało o tym, o co w ogóle nie prosiliśmy. Na przykład o to, żeby jakieś postulaty wobec Ministerstwa Edukacji. Młodzi ludzie sami je wysuwali. Proszę, zróbcie coś z tym. Widzimy, że jest źle. Wy możecie jakoś to wpłyńcie jakoś na osoby, które decydują o tym. I to było niesamowite, że sami ludzie, młodzi, widzą tą potrzebę. Że powinni mieć takie zajęcia. W raporcie przeczytałem, że bywa tak, że cała edukacja seksualna sprowadza się do godzinnej wizyty pań reprezentujących firmę produkującą podpaski. Tak, są to tylko zajęcia wtedy dla dziewczyn i jedynie one, no, rozumiem, że podlegają jakiejś edukacji seksualnej. No zastanawiam się, co na to szkoła, tak? Oddaje to łatwo walkowerem? Jaki jest stan faktyczny, tak jak panie podróżują po szkołach? No, zdarza się i tak. Właśnie zdarza się, że osoby mają przez cały okres edukacji 1 godzinę, 2 godziny. No to ile można powiedzieć w tym czasie? Tak naprawdę bardzo niewiele, a niektórzy nie mają w ogóle. Czasami zdarzają się oczywiście takie szkoły, w których są prowadzone takie zajęcia regularnie, ale to są naprawdę wyjątki. Chlubne, ale niestety wyjątki. A osoby, które prowadzą zajęcia wychowanie do życia w rodzinie, w szkole, to 24% wśród badanych to katecheci, 8% nauczyciele języka polskiego, niespełna 14% to nauczyciele biologii, 10% nauczyciele WOS-u, 14% pedagog szkolny, niespełna 6% to przedstawiciele firm. Rozumiem, że to wychowujemy po prostu konsumenta konkretnej marki. No i 25% to inne, w tym organizacje pozaszkolne, czasem lekarz, czasem nauczyciel fizyki, WF-u, informatyki, nauczania początkowego, matematyki, chemii, pielęgniarka, psycholog, teolog, ksiądz, seksuolog. No i bibliotekarka dwa razy się zdarzyła. Albo nauczyciele WF-u, tak? A tudzież innych przedmiotów. Ale meritum jest... ważne jest to, żeby ktoś miał przygotowanie, wiedzę, tak? Mhm. I żeby nie było to jak właśnie jakimś światopoglądem opatrzony, czy komentarzem od autorskim, mówiąc kolokwialnie, czyli wiedza neutralna, tak? Bo może być dobrze wykształcony polonista, tak? Może przecież skończyć na przykład podyplomowe studia. Może, prawda? I wtedy może przekazywać taką wiedzę. No niestety, tak jak raport pokazał, ta wiedza często jest... nie jest neutralna, światopoglądowa w żaden sposób. Mówi pani o tym jako o głównej bolączce, ale nie jest ona jedyną. Nie jest jedyną. Bo przecież problemów jest więcej, o nich wszystkich będziemy dzisiaj mówili do północy. Mam nadzieję, że odezwą się nasi słuchacze, którzy być może mają jakieś doświadczenia z edukacją seksualną w szkołach. Być może macie pogląd na to, jak powinna ona wyglądać. 2100, czyli nasz numer SMS-owy, cały czas jest do waszej dyspozycji. Tak jak i nasz adres mailowy zostaw@polskieradio.pl. A
Zostaw wiadomość, będziemy na ten temat rozmawiali do północy, zatem jeszcze będzie czas na to, żeby coś od siebie dorzucić. Nie przesadzamy, aby telewizja i internet jest pełna seksu, nawet kreskówki są napchane pod tekstami tego typu, można tam zobaczyć wszelkie możliwe ustawienia. No właśnie, to może no już ta młodzież w ogóle nie chce, żeby ją edukowano, żeby jeszcze cokolwiek o tym seksie mówiono. No niestety, wokół jest, wszędzie jest seks, reklamy, na każdej reklamie jest seks, już nawet naprawdę rzeczy, materiały budowlane reklamuje się za pomocą seksu, wszystko, teledyski, młodzież to ogląda 24 godziny na dobę, tylko problem polega na tym, że to jest tylko jeden, jedyny wycinek tak naprawdę życia seksualnego. A młodzież nie ma podstawowej wiedzy. Po pierwsze, jak jest zbudowana, jak może dojść do zapłodnienia, jakie są ryzykowne zachowania seksualne. Takiej wiedzy nie przekazuje się. Przekazuje się tylko jeden obraz i to najczęściej jakiś taki bardziej męską wersję, powiedzmy. Powiedzmy seksu. I młodzież nie ma skąd brać tej podstawowej wiedzy. Rodzice jej najczęściej nie przekazują, bo ich także nikt nie nauczył tego, że należy z dziećmi o tym rozmawiać. Więc skoro rodzice sami nie potrafią o tym rozmawiać, no to jak mogliby o tym rozmawiać z dziećmi? I dzieci mają tylko jeden, jedyny obraz, a brakuje im takiej podstawowej wiedzy. No, to jakiej wiedzy im brakuje? Na temat czego? No bo, a może raczej skąd czerpią tę wiedzę? No bo z teledysku to może wiele się nie można dowiedzieć. Ale myślę, na przykład że... z internetu, prawda? No tak, tam porno jest taki... sporo na przykład. Ale to już nie chodzi o porno, bo porno oczywiście jest teraz zalew, jest łatwy dostęp, ale też jest wiele takich informacji, które są nierzetelne, tak? Mhm. Nieprawdziwe. Mam takie wrażenie, że każdy z tych osób, może nie każda osoba, ale wiele osób uzurpuje sobie prawo, żeby być ekspertem w sprawie seksualności, tak? A młodzież nie filtruje często tych wiadomości i nie spojrzy, czy ona jest jakościowo dobra, czy jest rzetelna, tak? Więc z jednej strony mamy porno, a z drugiej strony mamy, prawda, dużo, mówiąc kolokwialnie, śmieci. Albo mitów też, mitów po prostu, albo na forach internetowych. Ludzie, przecież to są anonimowe osoby, które wypisują, co im się tam podoba. A później te osoby piszą do nas, a na forum internetowym przeczytałam, że to, czy to jest prawda. I po prostu nie są w stanie zweryfikować, która informacja jest prawdziwa. No właśnie, bo o co w tej całej edukacji chodzi? Czy to chodzi tylko o... może w ogóle nie chodzi o to, żeby uczyć jakichś skomplikowanych pozycji seksualnych nie wiem, czego tam można by jeszcze uczyć wyuzdanego, czy raczej chodzi o coś, co jest bliższe często higienie i zdrowiu człowieka. Tak, to znaczy to jest tak, że człowiek jest całością, prawda? I przez całe życie się rozwija i żeby funkcjonować w świecie, ten rozwój musi być zrównoważony, więc począwszy od budowy anatomicznej, poprzez higienę właśnie, ale też takie sprawy emocji, psychologii, czyli o asertywności na przykład, tak? Czyli całe spektrum. Nie tylko wiedza stricte seksualna. Nie mówimy tutaj o pozycjach, tylko na przykład o antykoncepcji. Albo o problemach seksualnych, tak. o dysfunkcjach, o takich rzeczach, których na filmach nie ma. Na filmach wszystko jest przyjemne, proste, łatwe, orgazm jest błyskawiczny, każdy go ma, a tak naprawdę w życiu to zupełnie inaczej wygląda. Kiedy ludzie zaczynają życie seksualne, okazuje się, że w ogóle nie mogą na przykład osiągnąć orgazmu, no i wtedy zaczyna się problem. Ale dlaczego? No przede wszystkim nie wygląda się często jak aktor porno. Tak. To już jest pierwszy przyczynek do kompleksów. Po drugie, no, myślę, że w ogóle trochę nie o to chodzi. Mówicie trochę o emocjach, na przykład o tym, że ludzie oprócz tego, że się pożądają, to coś tam między nimi może powinno być, jak podejmują życie seksualne, czy to nie jest temat, którym się zajmujecie? Znaczy, my nie umoralniamy. No, jeżeli ktoś nam pisze, że po prostu ma jakieś kontakty seksualne z jakimiś tam osobami, to my nie mówimy, że nie rób tego, że potrzebna jest miłość, czy coś takiego. Mhm. Nie, to jest indywidualna decyzja. Ale oczywiście bardzo duży nacisk kładziemy na relacje, na temat w ogóle
tak naprawdę naszym podstawowym komunikatem jest to, że najważniejsza w związku jest komunikacja. Ludzie po prostu nie potrafią ze sobą rozmawiać i nie potrafią rozmawiać o swoich problemach, szczególnie problemach związanych z seksem, o swoich obawach, o antykoncepcji, wstydzą się i to jest jakby podstawa, bo bez tego, jeżeli się nie dogadamy, no to prowadzi tylko do frustracji i do problemów. Także to jest dla nas bardzo ważne. Właśnie może fajna jest okazja do tego, żeby porozmawiać z kimś, kto mówi bez skrępowania o sprawach tak naprawdę na początku zdrowia, bo to jest, mam wrażenie, kluczowe w tym wychowaniu i takiej świadomości tego, co się dzieje z moim ciałem. A czytam w raporcie cytaty z nadesłanych e-maili dotyczące osób prowadzących zajęciach. Lekcje wychowania do życia w rodzinie prowadzi u nas ksiądz. Ksiądz pokazywał, gdzie w kobiecie dochodzi do zapłodnienia. Według niego w jajniku, nie w jajowodzie. I tak wygląda nasze wychowanie seksualne. Uczy nas ksiądz, co sam się na tym nie zna, pisze jedna z respondentów. Zajęcia prowadziła pani psycholog, pisze ktoś inny, w sprawie seksu z zupełnie innej epoki. Seks przedstawiała nam jako coś niedobrego, coś, co wiąże się jedynie z przykrościami. Na wszelkie nasze pytania dotyczące antykoncepcji pani pedagog unikała odpowiedzi, powtarzając jak mantrę swoją szklankę zimnej wody. Była też przekonana, że wszelkie formy edukacji seksualnej, nawet artykuły w Bravo Girl, to zło i demoralizacja, bo jakbyśmy się o tym tyle nie naczytały, to by nam głupoty do głowy nie przychodziły. Słowa seks nie użyła ani razu. Z lekcji wychodziłyśmy wzburzone i zawiedzione. I jeszcze jeden głos. Takie lekcje interesują mnie. Są priorytetem dla dalszego mojego rozwijania się. Lecz przez sposób, w jaki nauczyciele nas uczą, to odechciewa się dorastania i życia dorosłego. To właśnie przez takie osoby my, nastolatkowie, chcemy zostać nadal tacy, jacy jesteśmy. A może to jest trochę tak, że ci młodzi ludzie jakoś przesadzają. No, jak się ma naście lat, to ma się pewną skłonność do przesady. Może nie ma się czego czepiać. No może dobrze, że cokolwiek jest w tych szkołach, czy nie? Znaczy, gdybyśmy mówili o na przykład matematyce, tak? Albo innym przedmiocie, to tak samo można przecież powiedzieć. Ważne, żeby cokolwiek, czegokolwiek uczyć, nieważne w jaki sposób i co przekazujemy, tak? Tylko, że seksualność jest drażliwym tematem, tak? Czytając właśnie raport, można dojść do takiego wniosku, tak? Że dla niektórych po prostu jest to drażliwy temat. Miałam przedmiot w szkole, nic ciekawego nam nauczyciel nie przekazał. Mówił nie na temat. Może lepiej to rodzice w odpowiednim wieku powinni powiedzieć na temat seksu. No i SMS od Witolda. Hola, hola, nie każdy rodzic jest skrępowany. Syn jechał dziś z nową dziewczyną na dyskotekę, dostał stówę i pytanie, czy starczy mu z tego na prezerwatywę. No. Co rodzic, to podejście. Bo dobrze, oczywiście, że dobrze, że rodzice jakby wskazują na prezerwatywę na przykład, tylko bardzo często jest tak, że to jest wszystko. To jest jedyny kontakt, na przykład jeżeli rodzic podrzuci dziecku prezerwatywę albo da mu pieniądze, ale to jest tak naprawdę to wszystko, a nie ma żadnych rozmów wokół tego. Znaczy, ja nie chcę generalizować, nie mówię, że wszyscy rodzice tacy są. Ale no to byłoby idealne, gdyby w każdej rodzinie zupełnie naturalnie można było rozmawiać o sprawach związanych z ciałem, bo to nawet dotyczy chorób. Na przykład dziewczyny młode, kiedy mają nadżerkę, która naprawdę nie jest chorobą przenoszoną drogą płciową. To jest bardzo takie powszechne kobiece schorzenie i one się wstydzą, po prostu wstydzą się pójść do mamy, do taty, że coś im jest, że potrzebują leczenia. Czasami to wymaga bardziej skomplikowanego leczenia. I to jest temat tabu. Wszystkie te choroby, albo jak chłopcy mają stulejkę, nie pójdą do rodziców. No, gdyby ich bolała noga czy ręka, oczywiście by poszli. Ale skoro mają problem z miejscem intymnym, to od razu jest to temat tabu. Które w rodzinie. Nawet trudno nazwać. Tak. Znaczy, tutaj pytałeś o to, kto ma uczyć, tak? Od kiedy? Myślę, że dziecko, które takie na przykład 3-letnie, to ono już zadaje pytania, tak? I żąda odpowiedzi, czy prosi o odpowiedź adekwatnie dla swojego rozumienia świata. Czyli to jest zaspokojenie pewnej potrzeby, która się budzi w człowieku. I bardzo dobrze jest wtedy, kiedy ta edukacja idzie dwutorowo. I w domu, i w szkole. Mhm. Czyli to jest taki idealny obraz, tak? Bardzo dobrze, gdy są rodzice, którzy mówią bez skrępowania, tak? I fantastycznie, i tak powinno być.
ale wydaje się z tych doświadczeń i z rozmów z młodymi ludźmi, że nie jest to norma. Nie jest. Nie, nawet ostatnio mamy telefon zaufania taki wakacyjny i podczas mojego dyżuru właśnie chłopak pisał, że nastolatek, jak myślę, zadawał mi pytania na temat, jak właściwie on ma myć penisa, bo nikt mu nigdy nie pokazał, jak to się robi, po prostu nie wie i wie, że ma jakieś problemy właśnie związane z brudem po prostu i że i czym się myje, czym się w ogóle ma myć, jak długo, czy ma się kąpać w wannie, czy ma brać prysznic. Zadawał mi po prostu takie pytania i aż dziwne jest to, gdzie tutaj byli rodzice, czy gdzie byli opiekunowie, że nigdy dziecku nie pokazali, jak ma się umyć i no, to jest po prostu wstrząsające. 2100. Co wy na to? Dwa SMS-y. Jeden od Stokrotki, która pisze: witajcie. Proszę pamiętać, że MEN zatwierdził podręczniki do wychowania, do życia w rodzinie, do WDŻ-u, czy my się możemy takim skrótem posługiwać? Tak? Tak? Dobrze. Pani profesor Ryś o tytule Wędrując ku dorosłości, zarówno dla klas gimnazjalnych i licealnych, które traktują o całości człowieka. Mówią o istocie człowieka, przyjaźni, miłości, a na końcu o seksie i antykoncepcji. Pamiętajmy, że najpierw należy zapoznać nastolatka z nim jako samym sobą, a potem można mówić o jego seksualności. Nie sprowadzajmy WDŻ-u tylko do seksu. Nauczycielka WDŻ. Ale my nie sprowadzamy tylko do seksu. Nie, to znaczy, skąd ta obawa? Czy nie wiem, dlaczego właśnie bardzo często pokutuje taki pogląd, że edukacja seksualna to jest właśnie pokazywanie najlepszych pozycji seksualnych, opowiadanie o jakichś technikach. Tak naprawdę w ogóle to jest, nie, to w ogóle nie występuje. Naprawdę zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ponton.org.pl. Tam jest, co jest właśnie bardzo dużo artykułów traktujących jak najbardziej o dojrzewaniu, o psychice młodych ludzi, o tym jak, o związkach, o komunikacji. Naprawdę nie ma tam żadnej kamasutry, nie ma tam żadnych filmików instruktażowych. W ogóle nie na tym polega edukacja seksualna. No ale jest konkretne pytanie od naszej słuchaczki. W których dniach cyklu dokładnie są dni płodne? Nikt nigdy nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie, nawet mój ginekolog. O, to dziwne. No bardzo często dostajemy takie pytania, jak obliczyć na przykład dni płodne. Mogę tylko powiedzieć, że jest to bardzo trudne. Szczególnie w przypadku młodych osób to wymaga wieloletnich, wielomiesięcznych obserwacji, różnych obserwacji. Nie, właściwie kalendarzyk, liczenie z kalendarza nic absolutnie nie daje. Trzeba obserwować swoje ciało, obserwować na przykład śluz, kobiety muszą obserwować. To jest w ogóle bardzo trudne i nie poleca się młodym dziewczynom, więc tak naprawdę bardzo trudno jest obliczyć dni płodne i najlepiej zabezpieczyć się każdego dnia cyklu, jeżeli się współżyje. No właśnie, bardzo mi się podobało w raporcie to stwierdzenie, że ktoś cały czas mówił o mierzeniu temperatury na tak. zajęciach, ale nigdy w żadnym momencie nie powiedział, że nie pod pachę wkłada się ten termometr, co wydaje mi się kluczową informacją. No z tą temperaturą to też jest kłopot, jak, szczególnie jak młodzi ludzie żyją w sposób nieregularny. Nie wiem, jednego dnia są przemęczeni, siedzą do trzeciej w nocy i uczą się, albo wstają o czwartej i zakuwają. Trudno tej temperaturze zaufać, mam wrażenie. Nie należy na tym polegać. Piszą do nas słuchacze bardzo dużo tych SMS-ów, więc zabieramy się za kolejne. Dziwię się, takich przypadków niewiedzy nie jest dużo. W szkole są zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jest biologia, w podstawówce przyroda. Pojawia się w szkole pani, która wyjaśnia wszelkie sprawy dotyczące seksualności. Nie wierzę, że nastolatka nie wie, jak zajść w ciążę i na czym to polega. Nie wspominając już o tym, co się stało w Anglii, gdy chciano wprowadzić obowiązkowe zajęcia wychowania seksualnego. Pozdrawiam EDV. Akurat w Anglii to chyba na każdym poziomie nauczania jest wychowanie seksualne, chociaż jest to kraj, w którym najwięcej nastolatków doczekuje się dziecka. Szwecja jest tak więc całym krajem, gdzie właśnie taka edukacja seksualna prowadzona jest od przedszkola, tak? Czyli już od bardzo małe dzieci się uczy podstawowych informacji. Znaczy, my nie mówimy, że nie ma edukacji seksualnej, czy też przedmiotu do wychowania w rodzinie, tak? W szkole. Tylko mówimy o jakości tego przedmiotu, o informacjach, które są przekazywane, które tak jak przytoczyłeś, są fragmentaryczne na przykład. To, na co się skarżą uczniowie, to także to, że w trakcie tych zajęć jest po troszeczkę
godzina wychowawcza, tak, i rozlicza się nieusprawiedliwione godziny i załatwia różne sprawy wychowawcze, albo nauczyciel, który akurat ma taką godzinę, no, zapełnia ją swoim przedmiotem. Ile jest tych godzin w szkole? No, na przykład w gimnazjum jest te 14 godzin rocznie takiego przedmiotu. Ale do tej pory, ponieważ był to przedmiot nieobowiązkowy i dyrektorzy szkół w ogóle nie mieli obowiązku organizować go, więc bardzo często po prostu w ogóle mógł się w szkołach nie odbywać. Mhm. Albo na przykład, jeżeli chodzi o starsze klasy, to w zamian za taką godzinę można byłoby alternatywnie spędzać ten czas na nauce, przygotowanie się do matury z rozszerzonego przedmiotu, prawda? Mhm. Wiadomo, kiedy waży się przyszłość młodego człowieka, to pewnie wybierze rozszerzony przedmiot, tak? Bo tam przynajmniej ma gwarancję, że te informacje, które dostanie, będą rzetelne. No, kłopot też z tym, że te zajęcia były albo za wcześnie, albo za późno. Tak. No, naprawdę należy zaczynać wcześnie. Naprawdę już osoby, z naszych doświadczeń wynika, że 12-letnie może nie to, że ochoczo rozpoczynają życie seksualne, ale są na przykład dziewczyny bardzo często do seksu przymuszane przez swoich starszych chłopców, którzy mają lat 16, 17, 18, czasami są nawet pełnoletni, więc to już jest kwestia przestępstwa w ogóle, ale jakby młodzi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. I dziewczyny muszą mieć tą, chociaż, znaczy dziewczyny i chłopcy muszą mieć tą wiedzę, żeby chociażby móc odmówić, bo bardzo często młode dziewczyny w ogóle nie mają świadomości, że jeżeli chłopak naciska albo, załóżmy, posuwa się za daleko, to one nie wiedzą, że one w ogóle mają prawo odmówić, że one mogą tego nie chcieć, mogą negocjować i właśnie dlatego ta edukacja jest bardzo potrzebna w młodym wieku, żeby nawet nie dochodziło do nadużyć seksualnych, do przestępstw. No właśnie, nie wiem, dlaczego Jadwiga pisze, że tej wiedzy jest wystarczająco. Ja miałem wrażenie, że nawet rozmawiając z młodymi ludźmi, że nie ma jej zbyt dużo. Oni operują takimi albo trochę śmiesznymi rzeczami, bo to jest jakoś tam śmiechem ogrywane, albo informacjami, które są niesprawdzone i są takimi plotkami przekazywanymi z ust do ust. Ale znam też położną, która pracuje w poradni przyszpitalnej i mówi, że zatrważające jest dla niej to, jak niski jest poziom wiedzy 20-kilkuletnich, 30-letnich kobiet, które trafiają na wizytę do ginekologa i nie znają nawet podstawowych pojęć, które dotyczą właśnie ludzkiego rozmnażania się, ale nawet zdrowia dotyczącego sfery ginekologicznej. Nawet często nie wiedzą, jak są, nie potrafią nazwać swoich części ciała. Bardzo często myli im się pochwa z macicą. W ogóle to są, te pojęcia są mroczne i naprawdę trudno jest je zlokalizować. I no to jest duży problem. Skrępowanie, tak, przy nazywaniu, przy mówieniu, bo jeżeli nie mamy takiej swobody w mówieniu, w dyskutowaniu, to się przekłada potem, że szukamy niejako pokryjomu tych informacji, tak? Na przykład, jeżeli sięgamy do raportu i 11% ponad osób nie dostało żadnych informacji w czasie do tego przeznaczonym, to też o czymś świadczy. W domu się nie dowiedzą, tak? Bo rodzicom by nikt nie uczył, tak jak to zostało wspomniane, tak? Albo mówią, że a to w szkole, to na biologii, to jeszcze masz do tego, jeszcze masz czas, dorośli, porozmawiamy potem, tak? Jeżeli takie dziecko, nie, czy nastolatek, chociaż nastolatek to już jest, powiedzmy, za późno, tak? Żeby rozpocząć edukację lepiej późno niż wcale, ale nie dostał takiej wiedzy ani w szkole, ani w domu, tak? No to czemu tu się dziwić? Mateusz pisze, tak, ten słuchacz nie wie, co pisze. Nastolatka wie, jak zajść w ciążę i niewiedza jest marginalna. Oj, by się zdziwił. Gdyby mógł stać się na chwilę nastolatkiem, to wiedziałby, jaka jest skala problemu. Edukacja jest potrzebna i tej wiedzy jest okropnie mało. Rzeczywiście, to można dojść do wniosku, że ta edukacja to jest rodzaj też porządkowania tego, co ci młodzi ludzie wiedzą, bo skoro są otoczeni bodźcami, no to trzeba to jakoś poukładać. No, jeżeli ktoś nie wierzy, że nastolatkowie naprawdę nie mają wystarczającej wiedzy, to naprawdę
naprawdę zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Tam jest forum internetowe, na którym każdy może zadać pytanie. I tam jest właśnie dokładnie przekrój tego, co wiedzą po prostu młode osoby w Polsce. I naprawdę zachęcam do lektury, bo to jest bardzo ciekawe. I my oczywiście tą wiedzę staramy się porządkować. Rozmawiamy dzisiaj o edukacji seksualnej z edukatorkami seksualnymi Pauliną Wawrzyńczyk i Anną Werenc z Pontonu, czyli z grupy edukatorów seksualnych. Co to jest za numer? 507 832 741. Dobrze? Tak? No, szybko przeczytałem, ale on się jeszcze pojawi. Tak, to jest nasz wakacyjny telefon zaufania. Działa od 1 lipca do 31 sierpnia, także jeszcze mamy 3 dni. I codziennie od 18 do 21 można do nas dzwonić i można też zadawać pytania SMS-owo. No i pytania jakie przychodzą na przykład na tę komórkę? Bardzo różne, przychodzi bardzo dużo. Głównie dotyczą one ciąży, antykoncepcji i seksualności, ogólnie pojętej seksualności człowieka. No oczywiście, jak najlepiej się zabezpieczyć, jak się przygotować do pierwszego razu, czy o różnych chorobach powiedzmy, czy grożą nam jakieś choroby w przypadku różnych aktywności seksualnych, też się osoby o to pytają. Też bardzo dużo w tym roku przyszło pytań związanych z relacjami. Po prostu jak sobie radzić w związku, o różnych problemach, także problemach z przyjaciółmi, także nasz telefon jest taki bardzo ogólny. Można zadawać różne pytania. Ale z tym też sobie radzicie, mimo że jesteście edukatorami seksualnymi, tak. Niekoniecznie relacyjnymi. Tak. Ale są wśród tych pytań już nie tylko tych SMS-owych, czy przekazywanych przez telefon, ale też na forum takie, które panie dziwią? Znaczy, to jest tak, że w sytuacji, kiedy nie ma takiej edukacji seksualnej, jaka powinna być, to bardzo dobrze, że młodzi ludzie piszą, tak? Że pytają się, nie wiedzą, mają odwagę zapytać, tak? Tym bardziej, że forum jest anonimowe. I bardzo dobrze, że jest taka przestrzeń, tak? No tak, tylko pytanie to o co pytają? No bardzo często właśnie... Zastanawiam się, kto im czego nawciskał do głowy i z czym edukatorzy muszą na przykład walczyć. Bardzo dużo jest pytań właśnie o antykoncepcję, tak? Czy jestem w ciąży, tak? Czy to mogę trochę być w ciąży? Trudno na odległość stwierdzić. Tak, czasami wymagają od nas, na przykład opisują nam jakąś sytuację, która zaszła podczas seksu i czy my uważamy, że te osoby mogły zajść w ciążę, tak jakby chciałyby, żebyśmy my przy nich byli i stwierdzili w danym momencie, czy jesteśmy. No, tego nie możemy zrobić. Ale no bardzo często jest tak, że młodzi ludzie, jest ogromna presja, żeby wcześniej zaczynać współżycie seksualne i to jest ogromne, już w gimnazjum to naprawdę... Ale czyja presja? Rówieśnicza? Rówieśnicza, tak. Opowiadają sobie jakieś niestworzone historie na temat swoich doświadczeń seksualnych, co oczywiście najczęściej jest nieprawdą, ale to wywołuje presję. No i bardzo często piszą do nas na przykład, że chciałbym przeżyć swój pierwszy raz, ale się boję. Co mam zrobić? Albo że chłopak namawia mnie do seksu, co mam zrobić? Albo że nawet chłopcy piszą, że boję się, że moja dziewczyna zajdzie w ciążę i nie chce jeszcze uprawiać seksu. I presja jest tak ogromna, że te osoby wstydzą się, nie chcą odmawiać. Albo nie wiedzą jak. Nie wiedzą jak odmawiać. Już sam strach świadczy o tym, że nie są do tego gotowe. No i my staramy się powiedzieć, że zaczekaj jeszcze, zastanów się. To nie jest odpowiedni moment i bardzo dużo mamy takich pytań. I nie jest to konieczne. Tak, nie trzeba tego robić. Albo na przykład niektóre osoby nawet się dziwią, że właściwie ja nie myślę o seksie, czy ja jestem normalny, że nie mam takich potrzeb, czy wszystko jest w porządku, bo no, żyjemy w bardzo zseksualizowanym świecie, więc wydaje mi się to dziwne. Pytanie od słuchacza na 2100. Wszystkie dzisiaj traktujemy poważnie. Dobry wieczór. Mam tylko pytanie, co to jest wagina? Jaka konkretnie to część kobiecego ciała? Inaczej pochwa. Tak, to jest łacińska nazwa pochwy. A jakie, bo powiedziały panie o pytaniach i wątpliwościach związanych z nasieniem, ze spermą, które pojawiają się w różnych miejscach. Tak, właśnie bardzo często obserwujemy, że młode dziewczyny cierpią na paranoję ciążową, to znaczy wyobrażają sobie, że zaszły w ciążę na skutek jakichś niestworzonych historii. Na przykład usiadły w toalecie i w tej toalecie im się wydaje, że na przykład usiadły na spermie, co jest oczywiście w ogóle nieprawdopodobne, ale to one tak uważają.
albo że ich brat się masturbował i zostawił gdzieś spermę i one tą spermę tajemniczo przyniosły sobie same do pochwy. No to są historie zupełnie niestworzone, ale świadczy to o tym, że dziewczyny nie wiedzą po prostu w jakich sytuacjach, jak ile sperma załóżmy może przetrwać, w ogóle jak ona wygląda, co to jest, że plemniki to nie są małe terminatory, które po prostu przegryzają się na przykład przez ubranie, przez spodnie, tak, materiał, majtki i tak dalej. Oni po prostu tego nie wiedzą. Ach, no cóż, nie wiem jak działa telefon pontonu, ale przypomniał mi się pewien program w telewizji. Zdaje się, że wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, prowadzone przez starszą panią, wprawdzie traktował głównie o seksie, ale pojawiały się też ważne pytania o zdrowe relacje i tak dalej. Gdyby w Polsce ludzie mieli odwagę tak odważnie o tym rozmawiać, więcej takich edukatorek. Pozdrawiam raz jeszcze Mateusz. No, chyba wiem, o którym programie mówisz. To program amerykański, tak, który opiera się głównie na rozmowach telefonicznych. Jest jeszcze jedno pytanie od Witolda. Czy może program komputerowy nie mógłby zastąpić takiej rozmowy? Młodzi ludzie, jak się okazuje z raportu Pontonu, młodzi ludzie podkreślali wielokrotnie, że osoby prowadzące zajęcia na tematy związane z seksualnością nie potrafiły wypowiedzieć żadnych słów związanych z seksem. Krępowały się mówić o intymnych częściach ciała i wyglądało to tak, jakby z zażenowania celowo zmieniały temat, kierując się ku bezpieczniejszym lub dla nich zagadnieniom. Na zajęciach często poruszane były kwestie takie jak na przykład pierwsza pomoc, alkoholizm, palenie papierosów i inne nałogi. Wiemy, że zdarzały się również nauka dekorowania wnętrz, zabezpieczenie domu przed złodziejami, nauka manier przy stole, pielęgnacja cery, paznokci i tym podobne. Pojawiały się też informacje, że osobie, która uczy w tej samej szkole innego przedmiotu, trudno zaufać i zadawać pytania związane z tak delikatną sferą jak seksualność. Wątpliwości budziły też kompetencje merytoryczne nauczycieli, którzy na co dzień uczą zupełnie innych rzeczy, na przykład jak pisać w Wordzie i Excelu, jak się wyraziła jedna z dziewczyn w swoim e-mailu. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi z grupy edukatorów seksualnych Ponton, Paulina Wawrzyńczyk i Anna Werenc. Aha, obiecałem, że przypomnę ten numer telefonu, z którego jeszcze można skorzystać. 507-832-741 od 18 do 21 jeszcze przez 3 dni wakacji, ale strona internetowa i forum i te najczęściej zadawane pytania cały czas są do dyspozycji. W internecie można tego szukać i można znaleźć i można poszukać odpowiedzi, których już kiedyś ktoś udzielił na pytania, które być może was nurtują albo nurtują waszych bliskich, a nie mają komu ich zadać. Rozmawiamy o wychowaniu seksualnym i pojawiają się różne wątki. Spieraliśmy się, tak, o czym tutaj rozmawiać? Czy o emocjach, czy o pozycjach seksualnych? Już wiemy, o czym się rozmawia i o czym nasi goście chcą rozmawiać, ale to nie są jedyne tematy, bo w końcu w wychowaniu seksualnym człowieka jeszcze sporo rzeczy się pojawia. To są inne od tej najczęstszej orientacji seksualnej. To są chociażby kwestie gwałtu, a w końcu młodzi ludzie często eksperymentują. Co z takimi kwestiami? Bardzo dużo takich tematów nie jest poruszanych, tak? Czy to jest właśnie odmienna orientacja seksualna, czy to jest seksualność osób z niepełnosprawnością, czy fizyczną, czy intelektualną, czy też takie środki jak zastosowanie pigułki gwałtu. Tych tematów nie ma, one nie istnieją w powszechnej świadomości, tak? A jeżeli na przykład już się mówi o orientacji seksualnej, to jest w cudzysłowie jedyna prawidłowa, tak? A homoseksualizm, biseksualizm, czy też transseksualizm, tak, się pomija, mówi się w kategoriach choroby. No właśnie, mam tutaj takie zdanie, mimo że żyjemy w XXI wieku i Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w niektórych szkołach młodzież ma okazję usłyszeć na lekcjach między innymi takie rzeczy jak to, że homoseksualistów należy izolować i leczyć, gwałt jest karą za rozwiązłość, a antykoncepcja to wymysł szatana. Dużo tego szatana w ogóle chyba na tych lekcjach. No niestety, bardzo często właśnie opowiada się młodym ludziom na przykład, że antykoncepcja jest szkodliwa i szkodzi zdrowiu i nie tylko dotyczy to antykoncepcji hormonalnej, ale też na przykład można usłyszeć, że nawet prezerwatywy są szkodliwe, bo powodują impotencję, jak dowiedzieliśmy się tego z jednego maila. Czyli nawet nie należy tego używać.
I... albo są nieskuteczne, bo są pory, tak? Tak, więc... albo plemniki przechodzą przez, przez pory w prezerwatywach. No i to powoduje lęk. Tak naprawdę bardzo duży problem jest taki, że młodych ludzi się tylko straszy, że seks w ogóle nie kojarzy im się z przyjemnością, tylko kojarzy im się czymś strasznym. Bardzo często na tych lekcjach pokazywane są bardzo traumatyczne filmy na temat porodu, na temat aborcji, które są w ogóle spreparowane i nieprawdziwe. I kiedy młode osoby oglądają takie straszne filmy, to są do tego zmuszone, bo nawet nie to, że są, po prostu muszą je oglądać, są zmuszone przez nauczycieli, to powoduje, że mają bardzo niewłaściwy stosunek do własnego ciała, do seksualności. 21.00 to nasz numer SMS-owy, zostaw @polskieradio.pl to adres mailowy, a 022 645 2100 to telefon do naszego studia. Indianka pisze, a ja swego czasu uczęszczałam na takie zajęcia, pan był bardzo dobrze przygotowany, podobało mi się, że traktował nas jak dorosłych ludzi. Czyli znaczy, bywa dobrze. Są, że tak powiem, jaskółki, tak, które wiosny nie czynią i są bardzo dobrymi przykładami. Zresztą w raporcie też wspominamy o dobrych praktykach, tak? Tylko jest ich wciąż za mało. Tak naprawdę, jeżeli ktoś miał wychowanie do życia w rodzinie przez 2 godziny i one były rzetelnie poprowadzone i tylko na tym opiera się jego wiedza, to bardzo dobrze, że miał 2 godziny, ale to powinien być przeprowadzony cały cykl, tak? Jeżeli młodzi ludzie nam wspominają, że jeżeli były dobre zajęcia, to ci nauczyciele często znikali w niewyjaśnionych okolicznościach i więcej niestety się nie pojawiali, tak? Takie głosy też do nas docierają. Wielokrotnie korzystałam z pomocy edukatorek. Dopiero te rozmowy uświadomiły mi, że poziom edukacji w Polsce jest na tragicznym poziomie. Gdyby nie Ponton, nie potrafiłabym poradzić sobie w wielu sytuacjach, a o seksie nie wiedziałabym wiele, bo szkoła uczyć w tej dziedzinie nie potrafi i przede wszystkim powinna. Nie powinna, bo to nie ma sensu. Nie potrafię wyrazić tego, jak wdzięczna jestem za wielokrotną pomoc edukatorek. Pozdrawiam, napisała nasza słuchaczka. Czy szkoła faktycznie nie powinna uczyć, bo to nie ma sensu? W szkole to się nie uda? W ogóle bardzo dziękujemy za miły głos, naprawdę. Bardzo mamy dużą satysfakcję ze swojej pracy. Szkoła powinna. I po prostu te zajęcia powinny być. Ministerstwo powinno mieć jakąś nad tym kontrolę, bo jak na razie decydują o tym tylko dyrektorzy szkół na temat tego, kto te zajęcia prowadzi. Nie ma żadnych badań ogólnopolskich, jak to wygląda. Jeżeli to będzie kontrolowane, jeżeli ta wiedza będzie neutralna światopoglądowo, no, będzie wiedza naukowa po prostu, zgodna z odkryciami, standardami naukowymi, z standardami Światowej Organizacji Zdrowia, to będzie dobrze, tylko nam jeszcze jest po prostu do tego bardzo daleko. Za rok zamiast WOS-u, pisze Marcel, będę miał przedmiot wychowanie seksualne. Ma to prowadzić nauczycielka biologii, która ma niedaleko do emerytury. Nie wyobrażam sobie tego przedmiotu z osobą, która nawet na biologii stara się jak najmniej mówić o współżyciu. Pozdrawiam, Marcel. No ja myślę, że to, że ktoś ma niedaleko do emerytury, to o niczym absolutnie nie musi świadczyć, bo to nie jest żadną regułą. Natomiast faktycznie, tak jak Marcel pisze, to już nie wierzę, że wiele z tego jakoś wyciągnie. Zauważamy, kiedy ktoś się krępuje w takich sytuacjach interpersonalnych, tak? Czy też wypowiedzieć słowo seks głośno, czy nazwać rzecz po imieniu, części ciała, to wszystko nie pozostaje bez odzewu, tak? I potem sobie stwarzamy obraz takiej osoby. No i rzeczywiście młodzież zauważa takie sygnały, tak? Jeżeli ktoś się krępuje, nie jest otwarty, albo w przeciwną stronę, jeżeli ktoś jest otwarty, szczerze potrafi powiedzieć, tak, czy też powiedzieć, no nie wiem, tak, czy przekazać jakąkolwiek informację. Albo w ogóle gdzieś skierować do jakichś źródła, pokazać, jeżeli ktoś się wstydzi, nie chce o tym mówić, pokazać źródła, odesłać do jakiejś strony internetowej, no naprawdę da się, byleby tylko nauczyciel, nauczycielka chcieli coś takiego zrobić. Maksym ma wątpliwości. Myślę, że takie traktowanie młodych ludzi, za młodych, jak dorosłych, to też źle.
bo może to jest tak, że jak panie idą do szkoły i prowadzą jakieś zajęcia albo spotykają się z młodymi ludźmi, to też jakoś narzucają im jakąś wiedzę i rozbudzają w nich zainteresowanie seksem i te niewinne umysły jakoś kalają taką zepsutą wiedzą. Bardzo często pojawia się takie pytanie i taka wątpliwość, aczkolwiek chcemy je rozwiać, tak? Czyli niczego nie narzucamy. Tak jak było mówione wcześniej, że nawet dziecko się pyta, tak? Chce zasięgnąć informacji, więc to nie jest tak, że przychodzimy do szkoły, czy tam nauczyciel przychodzi, a taki nastolatek, taka osoba nie ma żadnej wiedzy, tak? Tylko to jest kwestia właśnie, jaką wiedzę posiada, ważne. Też jeżeli prowadzimy zajęcia, to mamy do dyspozycji bardzo mało czasu, tak? I przekazujemy wiedzę elementarną tak naprawdę. No bo to jest tak, że my chodzimy do szkół, jesteśmy zapraszani przez szkoły, przez nauczycieli i mamy do dyspozycji najczęściej półtorej godziny dla jednej klasy, półtorej godziny zegarowej. I co się wtedy dzieje? Bo to mnie bardzo interesuje. To jest wiedza w maksymalnej pigułce. No niestety, najważniejsze rzeczy. Antykoncepcja w pigułce, metody antykoncepcji, różne ryzykowne zachowania, choroby przenoszone drogą płciową, HIV, AIDS. I to tak, no jeżeli uda nam się wspomnieć właśnie o asertywności, o relacjach, to jest wtedy świetnie, ale tak naprawdę w ogóle nie ma na to czasu, żeby te zajęcia są, staramy się, że to nie jest zwykłe, to mają być zajęcia interaktywne, żeby młodzież w tym uczestniczyła, jakieś tam ćwiczenia, więc przez półtorej godziny naprawdę niewiele da się zrobić. A może antykoncepcja nie powinna być tym pierwszym tematem, tak jak pani mówi, że... Znaczy z naszego doświadczenia wynika, że młodzież właśnie się o to pyta, to jest ich podstawowe, tego właśnie nie wiedzą. Czyli to jest odpowiedź na ich zapotrzebowanie. Tak. Wróćmy do pytania od naszego słuchacza, które padło jakiś czas temu, czy takich lekcji, takich zajęć nie można byłoby zastąpić jakimś bardzo intymnym w obejściu programem komputerowym, który generowałby odpowiedzi na pytania. No, takich stron organizacji pewnie trochę jest. Gorzej, że trzeba wybierać wśród tych, które piszą śmieci, te, które są dobre i przekazują rzetelną wiedzę. Ale czy w ogóle taki program komputerowy, no, są też książki, które są na ten temat i przekazują odpowiedzi na konkretne pytania. Tylko nie wiem, czy da się tym zastąpić kontakt z żywym człowiekiem. No, z naszego doświadczenia wynika, że się nie da. I to ma bardzo różne przyczyny. Na przykład na naszej stronie jest bardzo dużo informacji, ale młode osoby w ogóle nie chcą tego czytać. Albo nie chce im się, może wynika to z lenistwa. Może to jest nudno napisane. Może jest to nudno napisane, ale to są dosyć krótkie, takie treściwe informacje. Może to wynika z tego też, że osoby po prostu nie są uczone w szkole po prostu czytania ze zrozumieniem. To też jest możliwe, bo dopytują się nas bardzo często, że nie rozumieją po prostu tego, co tam jest napisane. Ale najczęściej jednak w ogóle tam nie zaglądają, więc wydaje mi się, że tak samo pewnie niechętnie zaglądałyby do książek. Jest bardzo dużo dobrych książek na te tematy, ale one nie są wcale łatwo dostępne. Oczywiście można pójść do dużej księgarni i poszperać, coś sobie kupić, ale młodzi ludzie najczęściej nie mają na to pieniędzy. No i to też jest kolejny problem. A jeśli chodzi o te materiały w internecie, to no z przykrością muszę stwierdzić, że nasza organizacja jest jedyną tego typu organizacją w Polsce i ja po prostu nie znam drugiej takiej strony, która byłaby tak skierowana do młodych ludzi właśnie specjalnie, jakby z materiałami dla nich. Więc tego wyboru tak naprawdę nie ma tak dużo. Wróćmy na chwilę do takiej lekcji. Półtorej godziny, czyli 2 godziny lekcyjne, domyślam się, tak, do dyspozycji edukatorów. Nauczyciele są wtedy z klasą, czy nie? Nie ma ich. Nie. Wtedy myślę, że uczniowie byliby skrępowani raczej nie, na pewno nie zadawaliby żadnych pytań. No a jak się państwa zaprasza? Z uśmiechem, ze skrępowaniem? W ogóle kto sięga po pomoc edukatorów? Czy to tak jest, że wszędzie w Polsce, duże miasta? Kto ma odwagę? Czy my jesteśmy bardzo małą organizacją, dlatego działamy tylko na terenie Warszawy i okolic. Nie mamy po prostu mocy przerobowych, żeby działać dalej. Jesteśmy wolontariuszami i nie bierzemy za to pieniędzy. I bardzo chętnie zapraszają nas albo dyrektorzy szkół, albo pedagodzy szkolni, psycholodzy, albo po prostu jakieś nauczycielki, które nad tym czuwają i widzą taką potrzebę. Często zdarza się tak, że ktoś się rozmyśli, bo na przykład nauczyciel was zaprosi, a dyrektor jest przeciw.
Była taka jedna sytuacja, ale to chyba rodzic jakiegoś ucznia nas zaprosił i jakby postawił szkołę przed faktem dokonanym i było to troszeczkę problematyczne. Ale nie, generalnie naprawdę wszyscy chcą i jakby mamy kolejkę szkół, która czeka na nas, więc... To co, młodzi ludzie chcą, bo tak wynika z ankiet, rodzice chcą czy nie chcą? Jak to wygląda? Raczej myślę, chcą. Że chcą. Nauczyciele? Chętnie wyręczyliby się kimś? No jeżeli komuś jest trudno o tym mówić samemu, to na pewno woli zaprosić kogoś z zewnątrz, żeby mieć to po prostu z głowy. No tak, a potem wypadałoby zapytać o system, ale jak jest systemem, to wiemy. I, no cóż, możemy się tylko pokłonić w stronę Alei Szucha i Ministerstwa Edukacji Narodowej. A może trzeba zacząć od rodziców, żeby pojęli, że wychowanie seksualne to nie tylko idźcie i współżyjcie. Rodzice powinni wiedzieć, że na takich zajęciach na przykład ich córka nauczy się szanować własną intymność, a nie tylko zabezpieczać. Pozdrawiam, Gosia. No właśnie, jakby było więcej niż 14 godzin, to może tutaj jest klucz do sukcesu, że może ludzie obawiają się takiego wychowania seksualnego, że na tych 14 godzinach to trzeba tak dużo upakować i trzeba z tą kluczową wiedzą zdążyć, że nie ma czasu obudować tego tą całą rozmową o emocjach, o bliskości, o tym, co znaczy taki seks w życiu, co znaczy taka intymność dzielona z drugim człowiekiem. Może nie ma miejsca wtedy i czasu przede wszystkim nie ma na to, żeby zająć się tymi rzeczami, o które często ludzie się upominają, bo mówią, że poza tym to już tylko pozycje. Znaczy, to nie jest tak, że uczy się pozycji, tak jak to było wspomniane, tak? Ludzie pytają właśnie o tą sferę emocjonalną, komunikacji i to jest ważne, tak? Zawsze staramy się to podkreślać. No wiadomo, że te 14 godzin do czegoś obliguje, czyli jeżeli nie ma ze spokoju, są ubytki wiedzy takiej podstawowej, to oczywiście je trzeba wypełnić, czyli zapobiec temu. Jedyne czego nie robimy, to nie moralizujemy, tak? Czyli tego na pewno na zajęciach, czy na forum, czy w jakiejś innej aktywności się nie znajdzie, tak? Napisała do nas druga Gosia. W obecnych czasach panuje moda na seks. Ludzie niestety budują na tym swoje poczucie wartości. Stąd tyle problemów. No, myślę, że to duże uogólnienie i duże uproszczenie, ale pytanie w związku z tym, czego brakuje w życiu tych ludzi, że muszą na seksie budować swoje poczucie własnej wartości. No i wtedy to już nie jest kamyczek do pewnie, no, trosze też do szkoły, bo ona z poczuciem własnej wartości też ma sporo do czynienia i niektórym potrafi je nieźle odbierać. Chociaż w niektórych szkołach potrafi się też wyposażyć takich młodych ludzi. Zastanawiam się i patrząc na raport, i patrząc na tę praktykę i na to, o czym panie opowiadają, gdzie jest jakiś moment krytyczny? Co się musi stać, żeby to się zmieniło? Znaczy, trzeba też troszeczkę sięgnąć głębiej, bo jeśli chodzi o to poczucie własnej wartości, to jeszcze niestety tkwimy w takim myśleniu dosyć patriarchalnym i tutaj należałoby troszeczkę wątki feministyczne uwypuklić, że jakby młodzi ludzie nie są w ogóle uczeni, że szkoła uczy ich tylko i wyłącznie takich stereotypów związanych z płcią, że mężczyzna, wiadomo, musi być silny, dominujący, aktywny, no i też aktywny seksualnie, no bo raczej ma dużo partnerek, no a kobiety mają się podobać, mają być atrakcyjne seksualnie. I wierne. Tak, no tak, wiadomo, to jest jakby męska optyka i na tym właśnie na tym to polega, że mężczyźni taki mają przekaz kulturowy, a kobiety właśnie muszą się podobać, dlatego muszą dbać o swoją urodę. No zresztą widać to po reklamach, jakby co się dzieje w reklamy skierowane do kobiet. Jest tego mnóstwo i po prostu szkoła w ogóle nie uczy krytycznego podejścia ogólnie do kultury, bo nie ma czegoś takiego jak antropologia, która bardzo by się przydała już na poziomie szkolnym. Uczenie genderowe, no to już w ogóle nie występuje w naszych szkołach, a to należy po prostu sięgnąć głębiej.
No, w ogóle uczenie antydyskryminacyjne, bo to jest rzecz kluczowa. A tylko szkoła niestety w swoim założeniu często bywa tak dyskryminacyjna, że strzelałaby swoją stopę, gdyby zaprosiła ludzi, którzy mogliby przeprowadzić takie zajęcia i porozmawiać z uczniami, którzy może zobaczyliby, że to wszystko naokoło to jest jakaś w dużym stopniu ściema. Więc to zaczynamy nawoływać do rewolucji. No to by się naprawdę bardzo przydało, właśnie żeby spojrzeć inaczej na właśnie tożsamości seksualne, na właśnie wszystkich osoby trans. To w ogóle się też o tym nie mówi, a to jest jeszcze duże pole do popisu i 14 godzin na pewno nie wystarczy na to. Młodzież jak młodzież, zastanówmy się, czy dorośli są w pełni świadomi, pisze nasz słuchacz, na przykład seksualność osób niepełnosprawnych. Prawdziwa komedia zaczyna się tu, pisze Maksym. Ja nie wiem, czy komedia, czy tragedia, ale to jest właśnie to, czym się pani tak. Aniu zajmuje. Bo osoba niepełnosprawna, tak jak mówimy, tak, to właśnie jest osobą bez płci. Jeżeli jest niepełnosprawna od urodzenia albo od wczesnego dzieciństwa, to ona jest socjalizowana już do jako osoba niepełnosprawna, nie kobieta, mężczyzna, który ma płeć, potrzeby, fantazje, czy nawet już odchodząc od tej sfery seksualnej, jaki mamy przekaz medialny takiej osoby. Albo jest dzielna, na przykład kobieta jest dzielna, nie jest piękna, pociągająca, fantastyczna, seksowna, etc. Albo po prostu prosi o rentę, o SMS-y, tak, żeby ją wspomóc. Na przykład dzieci się wspomaga, tak? Mhm. Czyli nie ma takiego wizerunku, czy to kobiety, czy mężczyzny z niepełnosprawnością, który by ukazywał fantastycznego człowieka z pasjami i z całym jego jestestwem. A czy wchodzą panie w takie rozmowy i w takie dywagacje, jak takie, które mogłoby wywołać pytanie Alka, czy fantazje erotyczne są grzechem? Czy pojawia się w ogóle taka kategoria? Pojawia się jak najbardziej. Dotyczy to właśnie albo fantazji erotycznych, albo masturbacji. To jest bardzo częste pytanie właśnie, czy to jest grzech, czy to jest szkodliwe, czy to będzie miało jakieś poważne konsekwencje w przyszłości, czy jestem normalny, czy jestem normalna. No niestety, to jest jednak właśnie taka opcja bardzo religijna, która jakby właśnie masturbację nazywa się samogwałtem i to już jest to straszne określenie, to już powoduje naprawdę dużo rozterek młodych ludzi. Wracam do raportu Pontonu i czytam: rodzina, role społeczne. Na zajęciach w liceum próbowano wpoić nam, że rodzina z jednym rodzicem to rodzina patologiczna. Nauczyciel tłumaczył to tym, że jest ona rozbita i dziecko nie jest otaczane taką miłością jak od dwojga rodziców. Z dalszego ciągu jego tłumaczeń można było wywnioskować, że lepiej mieć dwoje rodziców i nawet żeby się kłócili i bili nawzajem i bili to dziecko niż kochającą matkę albo ojca. To są cytaty z maili od respondentów Pontonu. Na lekcji wychowania do życia w rodzinie nauczycielka, która w tej samej szkole uczy nas informatyki, próbowała nam powiedzieć, że dzieci z rodzin, gdzie nie ma ojca lub matki, wyrastają na osoby nienormalne. Zanim nie uświadomiłam jej, że na 13 osób w klasie 11 wychowywały samotne matki. Lekcję w WDŻ-u zakończyła stwierdzeniem do dziewczyn: tylko niech żadna z was nie waży mi się zostać lesbijką, bo to będzie oznaczało, że zawaliłam. Szkoła Państwowa Olsztyn. Lekcję prowadzi pan od muzyki. Puszcza filmy dotyczące życia w rodzinie, czyli wspólne posiłki, ojciec z synem gra na gitarze, matka z córką przygotowuje obiad. Ciekawe, czy mogłoby być odwrotnie na takim właśnie, filmie. Właśnie, no tak. Chyba jeszcze nie. Właśnie problem polega na tym, że już od elementarza, w którym dzieci jakby uczą się czytać, już mają to wpojone, że córka pomaga mamie, a tatuś z synkiem robią w tym momencie to, co chcą. I jakby to już jest problem. Czyli nie ma takiej edukacji genderowej, o której żeśmy tutaj mówili i w zasadzie nie ma wyboru, tak? Taka sytuacja jest zastana i nie można porównać, tak? Jeżeli się nie ma takiej świadomości. No to czytajmy dalej. Nauczycielka przedstawiła nam sztuczny podział na singli, którzy zawsze są egoistami i hedonistami, osoby w związkach i tych trzecich, przeznaczonych do życia w samotności. Na zajęciach, które odbywały się w klasie w technikum w soboty rano, co już mówi samo za siebie, pani mówiła w kółko o tym, że mąż jest od zarabiania pieniędzy na rodzinę,
A kobieta dla dobra dzieci musi zrezygnować z życia zawodowego i całkowicie poświęcić się prowadzeniu domu. No jak rozumiem, ta pani jakoś pracowała w tej szkole, mimo że mówiła takie rzeczy. No niestety bardzo często same kobiety mówią takie rzeczy. W ogóle są nieświadome tego, że gdyby nie właśnie feminizm, na przykład nigdy nie zdobyłyby ani wykształcenia, nic by się nie zmieniło, a same reprezentują jakieś poglądy rodem z XIX wieku. No bo one nie zdobyły tej wiedzy. No to, to w tych wypowiedziach ale jest... Ale studiowały i pracują, co już jakby zaprzecza temu, co mówią, więc... Wychowanie do życia w rodzinie w mojej szkole było tylko dla dziewczyn. Pani, która to prowadziła, robiła wielką łaskę, że przychodzi. Wszystkich zamurowało, jak powiedziała, że okresu można dostać najwcześniej w wieku 16 lat, a jak któraś wcześniej dostała, to znaczy, że jest chora. Lekcje były beznadziejne. W moim gimnazjum zajęcia prowadzi katechetka, którą poprosiłyśmy o przedstawienie nam budowy ciała mężczyzny. Tylko ogólnie przedstawiła nam zarys, po czym oznajmiła, że facet jest ohydny pod względem wyglądu zewnętrznego. Miała na myśli męskie organy rozrodcze. O homoseksualistach powiedziała wielce oburzona, że takich ludzi nie powinno być na świecie, że to jest jakaś choroba i niemożliwe, żeby wiązały się z tym jakieś uczucia. Kolejna wiadomość. Na lekcji w liceum nasza nauczycielka od biologii narządy kobiece nazywała słoninką, a męskie kiełbaską. Stwierdziła, że na pewno wszystkie już wiemy od rodziców i przeszliśmy do innych działów, że na pewno wszystko już wiemy od naszych rodziców i przeszliśmy do innych działów, a gdy próbowałam porozmawiać z mamą w domu, usłyszałam, że wszystkiego dowiem się w szkole. I jeszcze jedna wiadomość. Nasza katechetka w szkole poinformowała dziewczyny, że tamponów nie można używać, bo przyrastają do pochwy. Zatyka trochę. Trudno to jakoś skomentować. Ja to czytam po raz kolejny i za każdym razem mam wrażenie, że, no, że mamy do czynienia z głęboką prowincją, chciałem powiedzieć przedwojenną, ale to w czasie dwudziestolecia międzywojennego mieliśmy całkiem niezłych nauczycieli. Tak. Natomiast o co chodzi? No, może ci ludzie rzeczywiście, może należałoby im dać spokój, nie kazać tym nauczycielom tego uczyć. No oczywiście, jeżeli te zajęcia mają tak wyglądać, to faktycznie może lepiej, żeby ich w ogóle nie było, ale no to nie tędy droga. No jakby dążymy do tego, żeby to byli profesjonaliści, którzy są przygotowani i przekazują wiedzę zgodną ze standardami, powiedzmy, w XXI wieku. Czy młodzi ludzie często mówią o tym, że dowiedzieli się czegoś z mediów, czy nie? No raczej nie. Jeżeli już, to albo od rówieśników, albo z internetu. Znaczy, no internet jest takim medium, ale jeśli chodzi o telewizję, radio czy gazety, no to powiedzmy w stopniu bardzo ograniczonym. A taki ponton to często jest w mediach? Coraz częściej. To jest dla nas bardzo miłe, bo jesteśmy coraz częściej zapraszani. Szczególnie ten ostatni raport wywołał naprawdę duże zamieszanie w mediach i bardzo dużo gazet też o nas napisało, także mamy powody do zadowolenia. No właśnie, to może ktoś zostanie zarażony tym pomysłem i zostaną takie grupy stworzone, nie wiem, nie macie jakichś sygnałów, że tam nie wiem, we Wrocławiu, w Gdańsku ktoś coś chce robić? To skąd wyście się wzięli w ogóle, że tak jesteście tacy jedyni w Polsce? Czy to była inicjatywa na początku kilku osób, tak? W tej chwili też nas jest, że tak powiem, względem potrzeb mało, bo około 20. I to są osoby, które chcą szerzyć tą wiedzę i mówić, nawiązywać dialog i powiedzieć, tak. To wzięło się po prostu z potrzeby edukowania, przekazywania wiedzy, zwykłej rozmowy i myślę, że takiej też niezgody na zastany stan rzeczy. Z drugiej strony taka inicjatywa jak Ponton też pokazuje to, że jeżeli ma się pasję, tak, czy chęć do działania, to takie inicjatywy oddolne mają sens i mają, można zmieniać, powiem górnolotnie, świat czy rzeczywistość w tym obrębie, w którym się żyje. Jesteśmy w ogóle bardzo otwarci na nowych wolontariuszy, także zapraszamy osoby od 18 do 30 roku życia.
mamy tą granicę 18 lat, no ale to wynika tylko z tego, żeby jakbyśmy nie mieli zarzutów, że deprawujemy młodsze osoby niepełnoletnie, bo tak czasami pojawiają się takie zarzuty, także bardzo zapraszamy nowe osoby, wolontariuszki i wolontariuszy. Peter pyta, mam 16 lat, często hamuję popęd seksualny. Czy to dziwne w moim wieku? A ja chciałem zapytać, czy to dziwne pytanie? Nie, pytanie nie jest dziwne. Jak najbardziej to rozumiemy. Znaczy jeszcze nie rozumiem, co dokładnie znaczy to hamuje popęd seksualny. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę na seks, czuje się do tego gotowy, jest odpowiedzialny i świadomy, to jakby my nie mówimy nie, że to jest coś złego. Ważne tylko, żeby do niczego się nie zmuszać. Jeszcze jedno pytanie od słuchaczki, a może słuchacza. Czy na szkoleniach, które panie prowadzicie, zajmujecie się także problematyką wierności? Czy uważacie to za coś niemodnego, nie na czasie? Osobiście uważam to za wartość odróżniającą między innymi rozumnego człowieka od zwierząt ulegających wszystkim swoim popędom. To znaczy, no my niestety nie mamy czasu jakby na podczas lekcji poruszać w ogóle takich tematów. Oczywiście bardzo byśmy chcieli mieć czas, ale nie zależy to od nas. Ale na naszej stronie jak najbardziej są informacje na ten temat i nie uciekamy od takich tematów, tylko jakby też właśnie nie chcemy. To jest też, my dostarczamy młodym osobom informacje, a to, co te osoby z tym zrobią, jakich dokonują wyborów, po prostu my już nie mamy na to wpływu. A rozumiem, że o wierności to już chętniej opowie ten człowiek, który no, być może niekoniecznie wie, kiedy są dni płodne w czasie cyklu, ale na wierności, to może chociaż na wierności się zna. Może. Miejmy taką nadzieję. Na stronie Pontonu można też znaleźć raport, do którego dzisiaj sięgałem. To może tylko taki króciutki jeszcze cytacik. Lekcje były prowadzone przez kobietę w wieku emerytalnym, pewnie sobie dorabiającą do emerytury, która na lekcjach czytała nam gościa niedzielnego i twierdziła, że jak dziewczynę zgwałcą, to jest jej wina i niech cierpi i należy na nią nałożyć ekskomunikę. Bardzo dziękuję naszym gościom. Gościłem w studiu dwie panie, edukatorki seksualne, Paulinę Wawrzyńczyk i Annę Werenc. Bardzo paniom dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszam na kolejne wydanie Zostaw Wiadomości. Już w poniedziałek o godzinie 22 zwarty i gotowy będę na was czekał. No, Zostaw Wiadomość codziennie od poniedziałku do piątku w tych godzinach. No, zresztą nasz adres mailowy zostaw@polskieradio.pl cały czas jest do waszej dyspozycji. Zatem do usłyszenia teraz serwis, a po nim Nocna Zmiana. A my usłyszymy się w poniedziałek. Do usłyszenia, Tomasz Kosiorek. 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 Do usłyszenia, Tomasz Kosiorek.